Adelaida. Okay, może ta Adelaida. Dlaczego ta Adelaida? A nie. No może być jakieś inne miasto. No. Boże, Racim. No dobrze, to ja zapiszę. Australia. Recibusz. Co jeszcze? Nie wiem, nawet pan może zapalić, to mnie wszyscy coś przypomnie. Ależ jasne, oczywiście, że przecież to pan dzisiaj tutaj stawia wymagania, to jest pana wielki dzień. Tak, to nerwy takie, nie? Ta pamięta. Nie, on takie dzień, to musiałbym 4 na rok. A właśnie, ma nie pani. Bo ja potem nie będę nie swoich kierunków. I koleżanek mam do domu nic prowadzić. Bo tam później pójdą na loty do kuchnia, nie będę poczniał ruszania jeszcze. I pilota mam nie może ruszać od telewizora. Biedna mam pasterkę, ten sport zakrony się plasterek, o której nie będę wiedział, jak chłopaki piły. A piwa będę pił, nie będę chciał. Moja sprawa. Czy coś nie podoba, niech policję ma. Tam mam to szukać, a nie jest spokojnie, bo nie czeka. I morda w dół. No ja nie będę mi posłuchał. Coś jeszcze. Było na tyle. No cóż. Na pewno zdaje sobie pan sprawę z tego, że to są dość nietypowe wymagania i niełatwo będzie im sprostać. Niemniej jednak, pośród kandydatek do naszego programu jest osoba o bardzo podobnych zainteresowaniach. Super, nie ma pan szczęście, bo to jest osoba wyjątkowa. Taka, która potrafi elastycznie dopasować się do każdej sytuacji i do każdej osoby, a nawet grupy. No, bo przebywa pan w tej towarzystwie kilka chwil, to normalnie może pan wpaść w trans. Od siebie dodam, że to po prostu traktorzysta. Powiedzmy, że ja bym chciał. Otóż. I do tego, wie pan co, załatwi pan wszystko, o czym pan tylko zaprasza. Wie pan, czym się trudni? Dobra, ja mówię, że ma pan szczęście. To zrobimy tak. Ja panu przekażę na miarę. Adres, telefon. Pan już indywidualnie robi na pierwszą randkę, tak? Oto one. To ja od siebie życzę wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Czuję się, składam w trans. Anna Grodzka, transwestytów.